Hej, więc ogólnie to mój Minecraft oszalał, więc wszystko jest do góry nogami. To się stało tak, że ja to się bawiłam ustawieniami, chciałam sobie zmienić klawisze, ale weszłam w opcję i kliknęłam języki niechcący, a potem już tak odruchowo kliknęłam angielski, ale nie zdałam sobie sprawy, że jest do góry nogami. Co? Tylko angielski. Jest do góry nogami. Reszta jest normalnie. Co tu się w ogóle stało? Dobra, nie rozumiem. Klikamy normalny angielski. Nie, nie mogę. A jak chodzi o ostatni filmik, to on się uciął dlatego, że mój program do nagrywania niestety nagrywa tylko max 10 minut, więc musiałam tutaj jakby uciąć kawałek tego, co zrobiłam w międzyczasie, ale to było dosłownie chwilka. No to zbudowałam tylko łóżko, tam zrobiłam sobie jakieś tam plany na przyszłość. No to ogólnie, tak w skrócie, to chcę mieć psa, chcę mieć kotka, chcę mieć papugę i no. I chcę odkrywać nowe krainy i zrobić sobie potem kolejkę jakąś fajną, zbudować sobie domek na górze. No. Ogólnie to teraz wygląda u mnie tak. Sobie zbudowałam bardzo dziwne łóżko. A i znowu jak włączam grę, to mnie laguje. Typowo. Ale już teraz szybciej się robi. Dobra. A, przepraszam w ogóle za jakość audio w poprzednim filmiku i możliwe, że w tym też będzie, bo mój laptop ogólnie jest bardzo złej jakości i już jest stary i czasami mu to wychodzi tak, że ja na przykład sobie oglądam na Netflixie coś i nagle zaczyna być bardzo cicho. A potem znowu głośno. Potem cicho, potem głośno. Więc nie wiem, co jest nie tak z dźwiękiem i tym laptopem, ale tak to już jest. Więc nie wiem, co na to poradzić. Naprawdę, ja nie jestem informatykiem. Ja się nie znam. Wezmę sobie trochę gliny jeszcze, bo chcę doniczkę. Jeszcze domu nie ma, już sobie doniczki planuję. Typowa kobieta. Może wiśniaków spotkam, właśnie wiśniaków bym chciała dzisiaj spotkać, ale że 10 minut tylko da się nagrać, to niestety nie dam rady takich długich odcinków robić, żeby zdążyć spotkać wiśniaków raczej. Dobra, ile się nagrywa póki co? No, 2 minutki, no to jeszcze mamy czas. Ja to w ogóle robię dzisiaj ostatni odcinek, bo jest 5 rano. Nie, przepraszam bardzo, 6 rano już. A, to nic dziwnego, że taka zmęczona jestem. Dobra. Chociaż mam przestawiony rytm dobowy, więc jakoś tako się czuję na w miarę normalnie. Dobra, więc piecyk. Halo, piecyk? Piecyk? Dobra. Trzeba przepalić ciebie. Dirtem, a nie. O, tym ochyctwem. No Boże, ja tak nie lubię tych kilofów drewnianych. Dobra, tutaj. Co by tu wstawić? Co by tu wstawić? Żeby było dziwniej. Dobra, więc robimy sobie tutaj podstawę przeżycia ogólnie. Czyli tam. Tam. Siekierką w ogóle lubię walczyć bardziej niż mieczem. I nie robię sobie miecza w ogóle. Ja sobie robię taki zestaw i mi to wystarcza. W ogóle mam wrażenie, że siekierka zadaje więcej niż miecz tego damage'u, tylko że wolniej atakuje, a mi to nie przeszkadza w sumie. No. Ja to w ogóle łukiem najbardziej lubię strzelać. No. Mamy na latarenki, elegancko. Jeszcze w sumie sobie przypalimy jedzonko. Dobra, wszystko git, wszystko fajnie. A gdzie noc? Nie powinna już być? Nie, bo już trochę tu gramy. A, bo ja się przespałam. Dobra, nie nagrywamy, jak się przespałam. Ale się już przespałam. No, więc ogólnie to, że ja jestem lamą, to sobie tutaj ustawię spawn pointa. Jeśli dobrze pamiętam w ogóle. O, to cię podpowiada fajnie. Tak, ja się nazywam Kambarda, bo tak. No to tu stoję chyba. No, no to. Tutaj będziemy wiedziały mniej więcej, gdzie jesteśmy. No. A to se. To się przepala. Zaraz zbierzemy łóżko, żeby się zgubić. Ja sobie pokopię to, bo ja chcę na łuk mieć. Tutaj.
Ja coś gram po angielsku, to ja po angielsku tam nie znam. Jak ktoś nie zna angielskiego, przepraszam. Ojej, płacę. Halo? Dobra, dobra, nie da się. Oj, 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 oj. Kurczę, woda powoduje, że mój Minecraft zwariuje. Więc tak. Spokojnie, spokojnie. Trzeba, skurczę. W ogóle zauważyłam, że u was się pokazuje inaczej niż u mnie FPS. Nie wiem, od czego to zależy właśnie. No. To... jeszcze zbierzemy sobie troszeczkę tego. Potem będziemy to kopać, żeby wpadły tylko flinty i pomordujemy sobie w nocy jakieś szkielety, żeby sobie zrobić łuk. Bo to jest ogólnie moja ukochana rzecz. Po prostu zawsze kochałam grać na serwerach w... jak to się nazywało? W paintballa na pewno lubiłam grać. I było jeszcze coś takiego chyba Terra Wars, czy jakoś tak, że się strzelało z łuku do innej drużyny, na przykład było niebieski, czerwona i zawsze byłam niebieska, bo lubiłam niebieski. Ja lubię niebieski. Chyba co ja robię. Tak. Hop, hop, hop. No, no idziemy w trasę. To zostanie jako tutaj monument naszego pobytku. Dobra. Mamy trzcinki. Ładnie. Tam jeszcze widziałam więcej trzcinek. Przepraszam, że cię zniszczyłam tutaj, ale to jest taki mini wodospadzik. Udajemy, że to jest ładne. Dobra. Hop. Bierzemy więcej trzciny, bo to się przyda. Tu będą książki. O, czerwony barwnik. Na dywanik sobie wezmę jeszcze. Ja to nie będę budować jeszcze długo domku, bo ja chcę sobie znaleźć właśnie jakieś miejsce. Ale póki co sobie zbierzemy i tak fajne rzeczy, bo... bo tak. Bo może nie znajdę potem. Ja to zawsze taka profilaktyczna. No i kostki na psy trzeba znaleźć. I pamiętać drogę mniej więcej do tego miejsca. Żeby pieski znaleźć. Ale pewnie pójdziemy tak daleko zaraz, że... pieski się pojawią jeszcze jedne. Nawet drugie. I trzecie, i czwarte. No. Tak. Jeszcze na szkło, na piasku. No taką biedną kryjówkę na sam początek gry, żeby było jedno okno chociaż. Dobra. Jeszcze troszkę drewna by się przydało. Brzoza, lubię brzozę. Pszczoły! O Boże, mówiłam, że chcę spotkać pszczołę. A co, one tak same wylatują po prostu? Cześć, ja was atakować nie będę. Ja wiem, że to się źle skończy. Nie wiem jak dokładnie, ale... ja wiem, że miód można stworzyć i że można stworzyć jakieś takie bloki miodu chyba? Ale... ale jak to? Ja nie mam pojęcia. Co trzeba mordować? O mój Boże! Cześć! Ty nic mi nie zrobisz, co nie? Ja cię muszę zaatakować. A tu kapie miodek w ogóle. A co się stanie? Mogę w nią wejść? Miodek. O kurczę. Ale fajne. A co ty robisz, pszczoła? Jak ci życie mija? Co ty w ogóle? Do czego ty dążysz? Pszczoła? Pszczoła? Ale bzykasz. O cześć. O druga pszczoła. Będziecie razem bzykać? A wy na kwiatki latacie. Logiczne w sumie. Razem do jednego, ambitnie. Wy to takie duże jesteście, jak wy to robicie. Okej. Okay. I co? I z nektarkiem do ula? Co, drugiego kwiatka nie zapłodnicie? Ja wiem, jak to działa, jestem na rozszerzonej biologii. Dobra. O, krówce się znalazła. Weźmiemy sobie troszeczkę... O nie, to jest mama, ma dziecko, nie będę jej zabijać. Chciałam skórę, ale i nie będę taka straszna. Przepraszam, krowa. Dobra. Gdzie ja znalazłam znowu? Po prostu idźmy przed siebie. Ludzie mają w ogóle taką tendencję psychologiczną, że skręcają cały czas prawo, 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 tylko tak się łatwo gubią w lesie. Więc ja to nie będę taka. Ja to będę iść przed siebie po prostu. Prosto, prosto, prosto. Sprawdzę, ile nagrywam znowu, żeby...